Siemano, 10 rano, przez 2 tygodnie. Często rano wstawałem i dużo chodziłem, więc musiałem się wyspać. I być może jest to ostatni dzień, w którym w Cusco jest pogoda, ponieważ zapowiadają ulewy. Straszliwe ulewy. A ja jeszcze mam do Nie ma zwiedzenia. toczki! O właśnie, to Nie jest ma gościu. toczki! Gościu, u którego mieszkam. Gut No Lewandowski! jak? Lato! Gadocza! Sarmat! Tomaszewski! No właśnie, dobry bramkarz. No. Hola. Hola amigo, tu cámara muy pequeñita. Wiecie, oni są fajni. Dziękuję! Dziękuję! Ja też dziękuję. Hola amiga, ¿cómo está amiga? No, Hasta jest luego. kozacko. Nie, naprawdę fajni ludzie, można u nich sobie pomieszkać. Wycieczki możecie kupić. No, a jak wspominałem, zobaczcie, już dzisiaj padało. Codziennie pada w nocy i codziennie pada Tu wieczorem. amigo, trekking necesita esto. Ta, Para necesito. lluvia. Va y para Na saltar deszcz. terreno. Dziuwia to jest Muy bueno deszcz. para saltar terreno. Tak właśnie. To pani wie, że nie mówię dobrze po hiszpańsku, ale napierdziela do mnie z tego, z automatu jak z karabinu. Ale nic z tego, dobra. Zobaczcie, jak z kozacką. Na rynku. No, ja mówiłem o czym? Że pogoda się od jutra będzie psuła. Ja tu jeszcze będę w Cusco 2-3 dni, więc zaobserwuję. I chyba odpuszczę sobie ten cały Machu Picchu. Wiadomo, kurczę, to jest tak ważne miejsce na mapie świata i ktoś powie tak, że byłeś, nie zrobiłeś, no ale dla mnie ważne jest to, żeby zrobić to w dobrych warunkach pogodowych, ponieważ trekking w deszczu jest praktycznie niemożliwy, bo są osuwiska. 250 dolców, czy tam 200, zapłacić za jednodniową wycieczkę, to jest dla mnie dużo, ponieważ muszę kupić sobie bilet do Boliwii, 700 zł. Ubezpieczenie, bo jest bardzo teraz potrzebne, około 300 zł. Kurczę, codziennie wiecie, wycieczki, więc zawitam tu na pewno jeszcze kiedyś. Chyba że wiecie, pogoda się zmieni. Ja pojadę sobie do Huaraz, chociaż tam też jest cały czas deszczowo. Do Limy, może jeszcze tutaj wiecie, pokręcę się z 10 dni. Się pogoda zmieni, więc przyjadę i zrobię sobie to wszystko. A jak nie, to nie będę na siłę pchał pieniędzy jakby w mgłę, no bo tak. Anka mówiła, że mgła. Anglików spotkałem, mówili, że mgła, że widoczność słaba, że deszcz. Że w ogóle jednym ludziom nie pozwolili zdjąć masek nawet, tylko kazali robić zdjęcia sobie w maskach, więc naprawdę ciężka akcja. Na razie. O ty, jak się patrzył na mnie tutaj dziwnie. O kurde, trzeba spalać, bo się zachce im się zaatakować. Klasycznie. Trzeba się na to napatrzeć jak najwięcej. Na Plaza de Armas. Bo jest konkretik. Dzisiaj właśnie będziemy się cieszyli chyba ostatnim tym dniem tej pogody. Znowu trafiłem do takiej restauracji u pani mamy Marty tak zwane i będę jadł adobo. Taką pikantną zupkę na papryce, oregano i czosnku i w ogóle dużo cebuli. A później trzeba wykorzystać promienie słońca, które zapewne po południu znikną i zamienią się w deszcz. To jest właśnie adobo. Tylko nie jedźcie tej. Bo może teraz pani dała mi dzisiaj pomidora, ale uważajcie na paprykę, bo jest ostra. Ale mega, bo kierowałem się właśnie pod świątynię słońca. I się okazało, że to są dosłownie 3 kroki od miejsca, w którym mama Marta ma swoją restaurację. Do tego mamy jeszcze widok fajny z muralem takim fajnym. Dzisiaj to zapewne Kościół, bo widziałem krzyże, ale kiedyś to była świątynia słońca, wzniesiona właśnie przez Imperium Inków. I w tej oto świątyni Inkowie żegnali swoich władców i koronowali swoich władców. A tu pani idzie
S takou lamou, fajnou malou. Dobra, tutaj widzę, tutaj małe lamy dominują w tej części. I wszędzie taki piękny klimacik, aż się zdziwiłem, jaka dzisiaj pogoda słoneczna. Być może pogody i ludzie kłamią z tymi deszczami i może będzie na odwrót, może pogoda wraca. Jeżeli chodzi o samo miasto, to historycy nie są pewni, kiedy zostało ono tutaj zasiedlone. Podejrzewają, że w roku 1000 przed naszą erą byli tu pierwsi pasterze i tak dalej, i tak dalej. A mitologia Inków mówi o tym, że założono je w 1200 roku przez takiego władcę, który nazywał się Ayermanco, i on właśnie to założył swoją żoną. Niby był wybrankiem bogów, jak wszyscy inkańscy władcy. Nie zdążyłem odejść, a już się pogoda spieprzyła. Zaczyna padać deszcz. No, także nie warto już jechać tam. No tyle, no. I to jest to, że ma być coraz gorzej. Że ma padać właśnie 24 na dobę. Przynajmniej przez 5-8 dni od jutra. Takie są prognozy pogody. Na razie się sprawdzają. Jest taka fajna trasa. 11 km stąd. I przechodzi się przez wioskę i schodzi się aż do właśnie Cusco. Są różne świątynie, fajne miejsca, ciekawe, z ciekawą historią. Ale pogoda nie rozpieszcza nas dzisiaj. Dobra, jest jakiś przebłysk pogody, a więc udam się do takich miejsc, do łaźni Inków, a najpierw spróbuję złapać tam taksówkę, bo to jest za daleko, no i będziemy schodzili w dół. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić. Potrzebuję 1,5 godziny do 2 bez deszczu lub z małą mrzamką maksymalnie. Kurde, nie trafiłem w miejsce, ale nawet fajny widoczek, nie? Na Cusco. Wsiadłem do taksówki za 15. To jest 8 km samochodem, 6 km z buta. Mam nadzieję, że mi się uda. Plan jest taki troszeczkę... No może się nie udać, no bo zobaczymy. Po drodze są raz, dwa, trzy, cztery. 4 lub 5 takich punktów strategicznych, które chciałbym odwiedzić. No po prostu będę się chował przed tym deszczem, nie? Spróbujemy to zrobić, no. Strasznie nie na rękę mi siedzieć w domu i źle się z tym czuję, więc muszę coś zrobić. Cholera jasna. Nie wierzę, co się tutaj dzieje, do cholery. Wiecie co? Bilet wstępu kosztuje 70 zł. Ja mam w kieszeni tylko 50. W ogóle się tego nie spodziewałem. Masakra, jeszcze zaczęło padać. Nie, to jest po prostu, wiecie, ja jadę z tego Cusco. Pieprzę te Machu Picchu, pieprzę te zwiedzanie w deszczu. W tej cenie 70 soles są właśnie te tarasy kamienne, które są nazywane kąpieliskiem Inków. I to jakieś tarasy, po których spływa woda. Później jest... O kurde, to zaraz się zderzył. Później jest wejście na te ruiny chyba. Puka Pukara. Aczkolwiek spróbuję tutaj po prostu się wbić. No nie, no kurde. W ogóle się tego nie spodziewałem. Wiecie co? Nie ile, bo to są tylko ruiny. Pozostałości po jakichś magazynach, wieżach strażniczych i różnych takich rzeczach. No i nie chcę mi się świecić później mordą, że wiecie, nie zapłaciłem za bilet, będę musiał zapłacić może 70 soles, których nie mam, za to, że chodziłem po ruinach. Jak się wbijać w jakieś miejsca nielegalnie, no to się wbijać w jakieś konkretne ruiny, to i tak mogliśmy zobaczyć. O, idę. Poza tym jeszcze zaczęło padać. Więc pójdę w tamtą stronę, się schowam trochę. Chodźcie. Tutaj macie stanowisko do wejścia na to miejsce. I to są po prostu te ruiny, nie? I zaczął padać deszcz. Mam kawałek do jakiejś wioski.
Tam jest jakaś wioska, żeby się skryć, a tu jest zejście na szlak, który prowadzi do kolejnych jakichś ruin. Mam nadzieję, że te kolejne ruiny nie będą obiletowane, albo jak ktoś to za jakąś małą kwotę, za którą będę mógł zapłacić. No i pieprzę ten deszcz, jest mrzawka, mam nadzieję, że się nie rozpada. 3 km w dół idziemy. Zobaczcie, to jak tutaj jest taka trasa, to ciekawe, jaka jest trasa tymi, wiecie, Salkantay trailem. Oho, tutaj coś ma lamy i alpaki. I tam jest jakaś też jakaś dziwna alpakolama. Siema, ziomek. Siemano. Dawno cię nie strzygli chyba, co? Elo. Powiesz elo moim widzom? Halo. O, patrzcie tamta, jaka jest fajna. Się patrzy, co się dzieje. Do koleżki gadam twojego. Ale on nie interesuje się. Ale jest spoko klimat, tylko wszędzie jest błotno. A swoją drogą chciałem zauważyć, że popieprzone te ceny, prawda? Strasznie. Jeżeli chodzi za wstęp do takich miejsc za 70 soles, gdzie ja mogę kupić wycieczkę za 60 soles na jezioro Ouamantay i co? I mam w tej cenie ten obiad i w ogóle. Patrzcie, jakie konie. Obiad, śniadanie i transport. Masakra. Konie, ja jestem człowiek dobry. Nie kopcie. Kurde, jak tu przejść? Muszę chyba tędy. Masakra, wiecie, konie. To są kozaczki. Siano, konie, kurde. Elo. O kurde. Jak tu przejść? Wiecie co? On mi tutaj stał. Ja bym do niego koniu, przesuń się. Bo muszę przejść tędy. I ten przesunął się, później mnie powąchał. I chyba zobaczył, że nie jestem takim złym człowieczkiem. Idę dalej. Mam nadzieję, że tam nie będzie niespodzianek. Bo to 3 km to może być różnie. Ale dla łazików to chyba polecam sobie się tędy przejść. Bo ja to w ogóle, nawet jak sobie do babci jeżdżę nożyczkiem, to lubię sobie chodzić, w ogóle odpręża mnie, wiecie, spacerowanie tam po polach, troszeczkę po lasach, przy lasach, więc spoko. Mam nadzieję, że tu te psy jakieś nie wybiegną, bo tutaj cały czas jakby z tyłu podwórek idę. A niezłą wycieczkę sobie zafundowałem. Tu wszędzie są podmokłe tereny. Połowa drogi za mną. Dawajcie. Dobra, jestem w dupie, ponieważ tu wszędzie woda się wlewa do butów, jak próbuję przychodzić tędy, a trasa prowadzi tamtędy. Fakiero. Jak to teraz zrobić, żeby jak najmniej się zamoczyć? Jestem mistrzem w skokach z kamyka na kamyk, ale widzę, że tutaj może coś jeszcze nas spotkać. Pyk. Cyk, widać kusko spowite w mrzawce. Wszędzie cały czas tu pada taka mrzaweczka. Ona nie jest problematyczna. A tak to fajnie, nie? Ale się tutaj wystraszyłem, bo te owieczki ryczały z górki. A ja wiem, że jak owieczki, to i psy. Ale widzę, że to jest ogrodzenie zrobione, więc może i nie potrzeba psa. Albo w ogóle, no nie wiem, czy pies jest do, żeby one nie uciekały. Chyba pies jest od to, żeby dbać o ich bezpieczeństwo, ale jest blisko wioski, więc chyba wszystko si. Nieważne. Ważne, że nie ma psów. Jesteśmy już zaraz przy takiej wiosce. Tam będziemy odbicie i prawie w domu. No, albo końmi można sobie pojeździć, albo tak jak tam, o, czekajcie, tak jak tam ludzie jeżdżą rowerami, tylko nie mogłem ich złapać. O kurde, bo mnie, uwaga, są i oni, rowerzyści. Też niezła frajda, nie, rowerki.
A tu jest świątynia księżyca i stanowisko archeologiczne bodajże. I tam widzę, nad Kuzco niezła fala deszczu idzie. No, czyli takie tu rzeczy po tej świątyni zostały. Tam chyba są korytarze wydrążone pod ziemią przez dżinków. Tam tak to wygląda, tak coś też doczytałem na internecie, ale nie jestem jakoś pewny. O, tam jakiś gościu zesrał się do chłopaków, że sobie jeżdżą, że tu jakoś tak nie można chodzić, że tu jest jakieś miejsce. Ja mówię, przechodzę tam konik, tak się patrzę, udaję głupa. Nie wiem, oni też na niego mają wypalone. Jazda, chłopy, kurde, walić go, ścia. Ludzie mają pretensje o to, że nie wiem, ludzie, że sobie robią, nie wiem, jakieś wycieczki. To jest trasa, to jest oznakowane na Maps.me tak samo jako trasa. Się serają, to co, ludzie mają chodzić, nie wiem, ćpać, pić. Kurde, zamiast doceniać, że ludzie mają jakieś zajawkę, coś robią, to oni ich, kurde, próbują przeganiać z jakiegoś pola. Komu to szkodzi, że sobie ktoś jedzie rowerem, gdzie i tak już jest trasa zrobiona, końmi jeżdżą, wszystko, nie wiem, nie rozumiem. Teraz jest chyba jakaś trasa, która łączyła tamtą świątynię z miastem lub z kolejną, do której idziemy, do kolejnych ruin. Przynajmniej woda się nie chlupie pod stopami. Patrz, jaki fajny biały konik. Patrzcie na niego. Elo, co u ciebie? O, spętali cię. Zobaczcie, spętali go. Spętany jest. Trudno, ale piękny. Piękny jesteś. Jesteś piękna. Bo to ona. Nie, to jest on. Pomyliłem się. Przed chwilą mu coś tam urosło. Idę, bo jeszcze mnie zaatakuje. O, tam jest więcej koniczków. Fajnych. Te okolice Kuzco są naprawdę super. A teraz to już tylko chodnikami będziemy szli, ale cieszę się z tego, ponieważ moje buty są już naprawdę mokre. Czuję, że mokro mam tam, bo wiecie, ciężko tu schnął, bo wilgoć jest duża. Już się ma misiek. Zobaczcie, jaką mordę. Dobry ziomeś, elo. I tutaj co się odkrywa? Kuzco. Ale deszcz na szczęście nie idzie w naszą stronę. To mi się podoba. Przemierzyłem pola pod mokłe tereny, jakieś osiedle, asfaltówkę. No i powiem wam, że z każdym krokiem jestem bardziej szczęśliwy, bo pogoda się przynajmniej utrzymała stabilnie. A tu jest taka formacja skalna, w której są wyryte labirynty z pięknym widokiem na Kuzco. Tak, tak. I uważa się, że to sanktuarium było jednym z najważniejszych inkańskich właśnie sanktuariów. Tak, a teraz to lecimy do domu. O, patrzcie, jeżdżą te autobusy. Może złapię? Ale nie, pójdę sobie z buta. A tutaj jest druga część miasta po drugiej stronie, która z tamtej była niewidoczna. Kozaczek, co? Ja lubię takie spacery. Takie są mega. O, dobre. Tylko pogoda musi być odpowiednia. A teraz taki klimacik schodkowy. Pyk. Stąd widać już właśnie rzucające się wieże katedry i kościołu. Kurde, pies szczeka. Masakra. Dobra, idę dalej. Przynajmniej
dzisiaj przez ten cały chaos, przez te pokrzyżowanie pogody udało się zobaczyć pewną część miasta od innej strony pewnie, do której bym nie dotarł, bo plany miałem inne. A tak jest zawsze. Zawsze to jakoś wychodzimy na tym, nie? Nie jest tak źle chyba. No to oficjalnie mogę powiedzieć, że jesteśmy gdzieś niedaleko Plaza de Armas. A jest dobrze. I to ostateczna ścieżka, która prowadzi do Plaza de Armas. Bardzo dużo takich odnóg jest od Plaza de Armas, naprawdę, które właśnie prowadzą takim klimatycznym sposobem na główny plac. Dobra, tak się robi turyst, buta, jesteśmy na Plaza de Armas. Widzicie tą górę? Jeszcze tam? Tam to wszystko ciekawie wygląda, też przez światło wy nie zobaczycie, ale tam też byłoby ciekawie wejść albo pojechać i zejść. Kurczę, ostatnio w ogóle zapominam o tych dogrywkach na końcu, gdzieś urywam, ale dobra, to jest końcówka. Jakoś się wszystko udało. Ja życzę wam zdrówka i zapraszam do, wiadomo, do śledzenia kanału, żebyście sobie tutaj wpadli, polukali, zobaczyli, kto jest pierwszy raz, czy któryś tam, to tam subik też byłby bardzo mile widziany. Poza tym pozdro 600, trzymajcie się cieplutko, no i do następnego. Elo 320.